Cześć, tu Bartek z roadracing.pl Dziś chciałbym przedstawić Wam ofertę na ten rok marki Cannondale z dużej znanej marki amerykańskiej należącej do tych dużych amerykańskich marek takich jak Spec i właśnie Cannondale Marka, która, którą dzisiaj Wam zaprezentuję kiedyś stawiła się między innymi świetnej jakości aluminiowymi rowerami, których produkcję dalej kontynuuje, no i bardzo udanym modelem Super Six poprzednia edycja no, zbierała świetne recenzje oraz mają w tej chwili bardzo szybkiego bardzo szybki rower aero w ofercie to co wam dzisiaj ekstra pokażę to pokażę wam jak wygląda nowy Super Six, którego tutaj na stronie Cannondale jeszcze nie ma, ale materiały już wyciekły do prasy, są już opracowania, jest wszystko jak to w kolarstwie Merida z Kultura, zanim została, zanim miała swoją premierę, wygrała 2 czy 3 etapy Tour de France Rowery Orbea również mogliśmy obserwować na wyścigach, zanim miały swoją premierę. Podobnie było z Giantem Propelem. No, taka branża, tak tutaj się podchodzi do premier. Jest to takie trochę podkręcenie klimatu. Korzystając z okazji, polecam jeszcze ofertę partnerów kanału. Ofertę sklepu Bike Chill, który właśnie sklepy, rowery Cannondale ma w ofercie. Także serdecznie. Polecam, ma też również Orbeę i inne marki oraz inne produkty w ogóle poza rowerami Ofertę największego w Polsce producenta kół karbonowych Evan Lighta Przetestowanych w boju przez zawodników Road Racing w zeszłym sezonie W tym sezonie również czekamy na dostawę kół od Evan Lighta Tam macie 3% upustu na hasło Road Racing w Bike Chiliu, 10% na hasło Road Racing również I optyk okular w Jeleniej Górze Wiosna coraz bliżej. Nie ma to jak porządna para słonecznych okularów dobrej marki. Tam macie pełny wybór. Polecam serdecznie i przechodzimy do omówienia rowerów szosowych Cannondale'a. Na początek, zaczniemy może od tego. To jest ciekawa wiadomość. Tak wygląda nowy Cannondale Super Six. Jak widzicie, pewne różnice są zauważalne. Tutaj na tym zdjęciu tego nie widać, ale support to jest prawdopodobnie. Suport na gwint T47, czyli teraz dosyć modny standard suportu gwindowanego. Tu wielkich szczegółów nie ma, bo tego roweru nie można było prawdopodobnie nawet dotknąć, można było tylko zdjęcia zrobić. Ale ta rura wygląda inaczej, zdecydowanie. Zobaczmy, tutaj na tym. to jest to samo zdjęcie, ale tutaj widać kształt tej rury, zobaczymy, może jeszcze tu. Główka jest troszeczkę inaczej, uformowana na pewno tutaj takie powiększenie na, na suport pokazujące, że jest to no suport, który jest, że tak powiem łatwy w obsłudze dla amatora ja również mając rowery pod taki standard suportu, wymieniałem sobie suport sam także jest to, jest to ruch w taką stronę, w którą ta branża generalnie idzie, można mówić że suporty Presfit są bardziej tam wydajne i tak dalej o i tutaj, ale, ale suporty gwintowane mogą być obsługiwane przez każdego i bez problemu Lab 71. Ten napis nie jest do końca rozszyfrowany, o co z nim jeszcze chodzi, ale widać, że kształt tej rury jest inny niż w poprzednim modelu. Minimalnie no różni się. I, I tak to wygląda. Naklejki UC już są, bo muszą być, skoro to są testy na wyścigach UCI. No, i w ten sposób ta branża daje taki możliwość zajrzenia w nieodległą przyszłość. Ja domyślam się, że albo na Giro, albo na Tour de France będzie premiera tych rowerów. Wtedy będzie możliwość przeczytania we wszystkich tych światowych potężnych mediach, jak to się prezentuje, i i, no i, i tak to się generalnie przedstawia. Okej, okay. przechodzimy do tego, co w tej chwili ma, teraz będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda obecny Super Six, czyli już kilkuletnia konstrukcja. Rower, który generalnie jest lekki, bardzo dobrze się prowadzi według testerów, którzy mieli okazję na nim jeździć. No i nie, ceny ma oczywiście adekwatne takie do, do, do takiej marki jak Cannondale, ale nie, są, nie jest to najwyższy poziom na rynku, to na pewno. Ok, zobaczmy na przykładzie, oczywiście tutaj są różne włókna karbonowe używane. Tu mamy wersję High Mod, Evo High Mod, czyli najwyższą wersję dostępną na rynku, jeśli chodzi o te włókna, yy, i model wyposażony w grupę Dura Ace DI2 yy, 9200, czyli jest to grupa oczywiście dwunastkowa. No teraz już jedenastkowej do nowych rowerów się chyba nawet nie da założyć, bo po prostu nie jest dostępna w Shimano. Yy, ok, także wyposażenie tego roweru, no to jest ta topowa grupa od japońskiego producenta, to jest perfekcja, jeśli chodzi o pracę. Yy, chciałbym zobaczyć jaki rozmiar mają koronki w korbie. Tutaj ta korba to prawdopodobnie będzie no nie, jest Shimano Dura Ace 9200. Myślałem, że będzie to korba od Cannondale tylko z koronkami ewentualnie dura ale wsadzono całą, całą taką grupę czyli również korbę. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. 48 rozmiarów ram Przymierzałem się do nagrania, jeszcze pewnie nagram, ale uznałem, że Canon jest jest ciekawszym tematem. Z, z, ma, filmu o czeskiej marce Superior. Tamtych, grup, tamtych rozmiarów jest 4 albo 5 na maksa. Jeszcze mało tego, na jednej platformie zbudowany jest rower szosowy i gravelowy, także. To pokazuje do czego zmierzam To nie chodzi o to, że z Superiorem jest coś nie tak Jako z rowerem, to może być bardzo fajny Rower, ale to są oszczędności Tego producenta, które on czyni By mieć w swojej ofercie I rower szosowy i gravelowy, a jednocześnie Nie dać za wiele grup, bo to również wszystko Kosztuje w Chinach Chińczycy są bardzo bezwzględnymi, ludźmi, jeśli chodzi o Relacje handlowe skutecznymi, ale, ale no takimi rzeczowymi, po prostu, to chciałem powiedzieć. No i każda taka oszczędność to jest do przodu pieniądze dla firmy, a in minus trochę dla klientów, wiadomo. W markach premium natomiast nikt na takich rzeczach nie oszczędza 8 rozmiarów, bardzo wysokiej klasy włókno karbonowe czyli to Evo High Mod, to jest w kilku modelach tutaj zaledwie dostępne. Koła to będą pewnie koła produkowane przez Canon bo tak tu zazwyczaj jest w tych wysokich modelach. Hologram 45 SL Knot, 20 szprych z przodu, 24 szprychy z tyłu, 21. No, taki złoty standard. To właśnie nawiązując do tutaj Evan Light, a, Evan Light również ma ofer w ofercie tego rodzaju koła o tych parametrach. 45 mm wysokość, 21 mm w środku, mają te koła. No, i jest to taki złoty środek, bo 50 koła potrafią już trochę nosić te 5 mm różnicy, co jest nieprawdopodobne. No, robi różnicę dosyć istotną. Bo to w tej okolicy to aero jednocześnie zaczyna działać. Jak i zaczynają się te efekty, że koła troszeczkę ciągają na boki, szczególnie lżejszych kolarzy, to oni mają z tym więcej problemów. Chociaż jedna rzecz, w której ciężsi kolarze są uprzywilejowani. Ok. Także tak wygląda najdroższy z modeli w ofercie. Tu jest ostatni model na karbonie High Mod. To, to jest też pokazane, dla mnie produktem tutaj pokazuje, że chce ci bardziej sprzedać tą ramę najwyższej jakości, a osprzęt to Ultegra 11-kowa manualna. I tutaj już mamy tą korbę od Cannondale, a. tak ona wygląda. Oczywiście to jest dalej stary model, także Presfit będzie po prostu Presfit 30 w takim standardzie mamy tutaj rozwiązaną tą sprawę. I cóż dalej? tańsze już oczywiście koła. Zobaczmy na obręcze, bo w taki sposób Canon Dale to opisuje. 35 hologram karbonowe, 34 mm, czy 24 szprychy z przodu, 28 szprych z tyłu. I 35 mm głębokości, 90 mm internal width, czyli wewnętrzna szerokość. No, to dalej jest całkiem fajnie wyposażony rower. Co prawda kosztuje, bo masz topową ramę bardzo znanego producenta. Cannondale ma też fajnie rozwiązaną większość systemów mocowania siodła do sztycy. Ja mam nawet taką sztycę dalej z jednym ze swoich rowerów i bardzo sobie ją cenię. Jest teraz podpięty do trenażera Elite, który tu się u mnie całą zimę testuje. Elite też jest dla mnie fajnym zaskoczeniem: cichy, fajny trenażer i mega stabilny. W jednym z szorców widzieliście moją wypowiedź na ten temat. Okej, okay, także tak prezentuje się rower, jeśli chodzi o, o tą ramę High mode. I przy okazji, tutaj, drugiego z tych rowerów, zerknijmy na proporcje stack do Ridge 1,41, taka jest ta proporcja w rozmiarze 51. Oczywiście, w, 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 w miarę rośnięcia tych rozmiarów, ta proporcja będzie się, wynik tej proporcji będzie się zwiększał. Tak to już po prostu wygląda. I zobaczmy jeszcze bazę Q99,4 w 51, czyli całkiem sporo. To, to za to gwarantuje stabilne prowadzenie tego roweru też przy dużych prędkościach. Kilka marek idzie w ten, w ten sposób. Jeśli chodzi o, o rowery, ja jeździłem na rowerach z większą i z mniejszą bazą kół. Naprawdę te z większą bazą trochę dodają odwagi na zjazdach. To tyle mogę Wam na pewno powiedzieć. Kąty dosyć klasyczne: 71,2 kąt główki. Kąt rury podsiodłowej: 74,3 Yy, oczywiście, te kąty proporcjonalnie do tego, jak rower rośnie, się zmieniają. To trzeba sobie kiedyś na spokojnie samemu prześledzić, skąd są te zmiany. Yy, Niemniej jednak, no jest to sportowa maszyna yy, o dosyć lekkiej ramie. Tutaj może tej wagi nie wyspecyfikowano, ale na pewno ten rower powinien ważyć poniżej 8 kg, a ten najdroższy w okolicach 7,1-7,2. Yy, tak się yy, tak zakładam. Ok. Zobaczmy jeszcze najtańszy z modeli, który jest tu w ofercie, czyli Super Six na 105. 16300 zł na aluminiowych kołach. Grupa, fajna bardzo grupa, otrzymano 105, 11-kowa ostatniej generacji, estetycznie fajnie wyglądająca i fajnie działająca. Na tej grupie ścigał się przez dwa sezony kolarz naszej drużyny, osiągając wiele sukcesów i wygrywając wiele wyścigów. Ze, z, to pokazuje tylko, że w rowerze tak naprawdę najważniejsze jest rama i koła. Yy, natomiast grupa, to to po prostu musi działać. W Shimano uznaje się, że do wyścigów nadaje się grupa od 105 w górę, czyli 105, Ultegra i Dura Ace. Oczywiście, jak przyjdziesz na wyścig na styk, to nikt się z tego wyścigu nie wykluczy. To nie chodzi o to, ale te grupy już mają taką charakterystykę i sposób działania, yy, które są takie wysoce yy, dostosowane do, do specyfiki wyścigowej. Ważą też trochę mniej, nie, nie ukrywajmy, że to też jest istotne i dzięki temu można po prostu pościgać się również na stopiąca, W tym przypadku będzie Was to kosztowało 16 tysięcy złotych i jeszcze tylko rzut oka na obręcze. No są, to, są to oczkowane obręcze aluminiowe, tak z opisu przynajmniej wynika. No dobra, także to jest najtańszy z tych rowerów w chwili obecnej I przejdźmy do kolejnego roweru Synaps, czyli model enduransowy. Tak tutaj sobie to poukładałem Najdroższy model Synapsa kosztuje 44 tysiące zł No zobaczmy, co w nim jest takiego Bardzo skromne malowanie Tutaj malutki napisik, ledwo widoczny Dalej bardzo sporo rozmiarów, czyli 6 pełna grupa Shimano Dura Ace. Jest to jeden z tańszych rowerów w ogóle na Dura Ace, nie licząc takich marek jak Cube czy tam inne tego typu marki. No to jest to jeden z rowerów, który taniej oferuje tą grupę. Jak widzicie tutaj nie są w pełni zintegrowane linki. To jest trochę in minus, bo uważam, że już w rowerze topowym takiej marki jak Cannondale powinno być to zintegrowane. Niemniej jednak nie jest i zobaczmy 45 karbonowe. To to samo co w topowym modelu poprzednio omawianym, ale pewnie geometria będzie już nieco inna. I, i sprawdźmy sobie, jak wygląda proporcja stack do RICZ 1.51, czyli istotnie więcej niż w modelu takim typowym do ścigania, chociaż ten synaps do jazdy na brukach na pewno się. Nadaje. Czyli, taką mamy tutaj wartość tej, tej proporcji. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze sprawdzić, jak wygląda baza Q98,7,99,9,101,1. No, jest dosyć długa, ale nie jest jakaś tam istotnie dłuższa niż w poprzednim modelu. Tutaj to nie występuje. I jeszcze kąt główki 71,8 w najmniejszym rozmiarze, 73,1 w trochę dłuższym i 73 stopnie, trochę bardziej płaski kąt podsiodłowy. No, takie są różnice między tymi rowerami. W każdym razie rower prezentuje się fajnie. To jest najdroższy z tych modeli. Zerknijmy na coś tańszego. W synapsie mamy tutaj jeszcze taką jedną rzecz do rozkminienia, Te nazwy LE w nazwie znaczy, że mamy tutaj system taki oświetlenia dołączony. Jeżeli jest RL, to mamy do tego jeszcze radar. Także tyle o, o tej nazwie tutaj krótkiej, którą, którą, którą warto wiedzieć, w której warto wiedzieć co znaczy. Yy, ok, i zerknijmy, może na, najtańszy, na ten tutaj model za 13. Yy, zaraz, jaka tu jest cena? 19,599. No, oczywiście, że również niezintegrowane linki, oznaczenia to L, czyli sam ten system oświetleniowy, jest na, na wyposażeniu. Yy, 105, jako grupa hydrauliczna, to zakładam, że w tych pieniądzach powinny być już koła karbonowe nie, to nie są koła karbonowe. To jest model aluminiowy. Kół. Cool. Te rowery nie są lekkimi rowerami. Tutaj wagi niektórych modeli sięgają pod 10 kg, także to jest naprawdę sporo. I no, niemniej jednak jest to udany fajnie jeżdżący rower Endurance na pewno zalicza się do tych bardziej udanych konstrukcji na rynku, mimo tego, że trochę waży, ale no w zamian za to może też nie każdy ma ochotę dźwigać ten cały sprzęt elektroniczny, ale daje coś co jest poczucie, co daje bezpieczeństwo na drodze tak jak system Varia od Garmina również to daje ok zobaczmy jeszcze na taki model powiedzmy pośredni 23 tysiące złotych, czy tu też są tylko koła aluminiowe chciałem to sprawdzić yy, obręczę, bo tak to tradycyjnie do DT Swissy 470 także tu dosyć duże pieniądze trzeba zapłacić żeby dos dostać w końcu koła yy, karbonowe yy, okej okay, ale system jest yy, wracając do tego systemu oświetlenia jeżeli w standardzie sprzedawany jest system z radarem no to jest to spoko sprawa tylko tutaj jest też centralne ładowanie tutaj tą baterię widać Niemniej jednak nie każdy może to chcieć, a musi za to zapłacić. No i to jest trochę minus tego. Tu Cannondale miewał wcześniej tego rodzaju konfuzję, jak trzeba było płacić swego rodzaju abonament za pomiar mocy, czy coś w tym stylu, jakąś dopłatę za uruchomienie. czy No, w każdym razie nie dostawałeś tego na własność od razu. To jest średnio ciekawe. System Six Rover Aero, on debiutował blisko modelu Super Six, jeśli chodzi o czas. Jest to rower, który słynie z tego, że ma kłopoty z zawracaniem na wąskich drogach. Ma ograniczenie skrętu. Tutaj tak ta główka jest skonstruowana nie najbardziej fartownie. Yy, niemniej jednak, na prostych jest mega skuteczną maszyną. I super sztywną. Yy, yy, ludzie, którzy na nim mieli okazję jeździć, a jeździł na nim m.in. Yy, yy, Łukasz Śrubkowski, który współpracuje ze mną przy, przy części produkcji wideo. No to mówi, że naprawdę mega sztywna maszyna. Spokojnie. Yy, na poziomie y, Reacto, a może nawet lepiej y, Także no, ba Bardzo duża sztywność Bardzo dopracowane aero y, Wysokie stożki, no nic tylko y, Śmigać I zobaczmy jak jest wyposażona Wersja, no nawet ładne malowanie Się mu dało. takie nietypowe bardzo Delikatne Zobaczmy, no, jest to durayce y, Najdroższy najdroższa grupa z japońskiego producenta, 58 tysięcy złotych nieomalże to cena 8 y, rozmiarów, czyli spoko jeśli chodzi o to, jak to w tego typu markach, y, zobaczmy na obręcze i tu są sześćdziesiątki, czwórki yy... 64 mm ma obręcz, to jest bardzo, bardzo wysoki stożek. To na pewno nie jest też stożek dla każdego. 21 mm w środku, te obręcze są bardzo szerokie. Jak włożysz tam oponę 25, to masz wrażenie, że będziesz jechał na zakrętach na, na obręczy, dosłownie. Wiele osób to pewnie widziało na filmikach i, i, i może to potwierdzić. Także, no, sprzęt ult, taki ultimate, można powiedzieć, jeśli o to chodzi. Drogie, bardzo drogie szprychy DT Swiss Aerolite, żeby to wszystko mało ważyło w miarę. Oczywiście tutaj waga nie była głównym, yy, głównym czynnikiem przy projekcie. To widać po wyglądzie tego roweru, po obszerności tych profili, że to on swoje mimo wszystko może ważyć. Yy, no i wyposażony w najdroższą grupę od Shimano kosztuje tyle ile widzieliście. Yy, czyli prawie 58 tysięcy złotych. Yy, ok. Zobaczmy, a na przykład schodzimy z high moda na trochę niższą półkę, chociaż w ofercie są już tylko 3 rowery, także nie ma tego jakoś nie wiadomo jak dużo w wersjach wyposażeniowych. Dobra, tu się pojawiła geometria, to chciałem sprawdzić. I już patrzymy na proporcje Stack to reach. 1,39, czyli no idziemy w stronę sportu zdecydowanie. Baza Q97,5, czyli relatywnie najkrótsza w całej serii Cannondale'a baza Q jest właśnie w tym rowerze. No to gwarantuje zawsze sportowe wrażenia z jazdy, ale też będzie to wymagający rower od kolarza, bo przy takiej krótkiej bazie Q i tak wysokich stożkach. No, może być różnie, krótko mówiąc, jak zawieje konkretnie z boku. Koła tutaj to Wiziony SC55, są to koła, miałem je w ręku, przyszły na mojej Orbei. Ważą około 1700 g z groszem, także trochę ważą, ale wyglądają bardzo solidnie, bardzo estetycznie wykonane. I prawdopodobnie będą długo służyły. Jeszcze pytanie: jak tam z piastami w tych visionach? Nie, nie rozeznawałem tematu, jak to z nimi bywa. I w ten sposób prezentuje się najszybsza maszyna w ofercie Canondale. Tutaj w tej wersji linka już jest niezintegrowana. A zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Tu integracja jest pełna. Ok, i jedziemy dalej. Yy, najtańszy z tych aluminiowych rowerów, yy, no, kliknijmy ten rower za 5990 zł. Yy, 9 zł. Yy, aluminiowa tania konstrukcja od yy, yy, na SORze 9 dziewięciobiegowej od Cannondale yy, No, rowery w takich cenach również są dostępne u tych producentów. To nie jest tak, że tam się nie da kupić roweru, który przykładowo w przyszłości chciałbyś sobie rozbudować. Tu widać, że jest to taka dosyć prosta konstrukcja linki na wierzchu, generalnie te dolne linki zintegrowane, tu linka hamulcowa idzie pod ramą, to rzadko spotyka na rzecz jak na dzisiejsze standardy, ale też cena jest niska, oczywiście zawsze znajdziemy coś tańszego, są romety, są krosy, yy, są cuby, tam można coś tańszego wyhaczyć, ale nie będzie to jednocześnie Cannondale. Ok, zobaczmy jeszcze na geometrię. Tak króciutko porównamy sobie z innymi modelami: 1.41, czyli taka umiarkowana geometria. Tak naprawdę na sportowo można tym rowerem również pośmigać. Dobra, przeskoczmy na. Ale jednego modelu mi tu brakuje. Chciałem jeszcze ten model omówić, taką bardziej wypasioną wersję aluminiowego roweru od Cannondale'a, którego na pewno by się ludzie odezwali w komentarzach, gdyby nie było. No zobaczcie, ile ten rower potrafi kosztować 14700 zł, ale jest wyposażony w Ultegra. Tak jak pisze sam Cannondale, to jest zdanie tutaj producenta ja na tym rowerze nie jeździłem. Widziałem aluminiowe rowery Cannondale'a, wyglądają świetnie, ale nie miałem okazji się przejechać mówią, że to jest lepsze od najtańszych ram karbonowych ja Wam tylko mogę powiedzieć, że najtańsze ramy karbonowe zawierają również włókno szklane żeby potanić koszta produkcji i są to ramy, które ważą po 1400 czy nawet trochę więcej gramów o jakiejkolwiek jakości zjazdy, to możemy tam wtedy zapomnieć. Jak chcesz mieć jakość w tego karbonu, to chociaż ta średnia, średnia półka. Natomiast tutaj, w bardzo przyzwoitych pieniądzach, na sto dajmy na to, można za 12 200 zł kupić sobie yy, przyzwoity aluminiowy rower. Yy, szkoda, że nie ma tu akurat innych wersji kolorystycznych, a chciałbym Wam. Yy, Zobaczmy, może będzie, wszystkie są jakby czarne. Zobaczmy, może tu będzie. No nie, no, niestety nie trafiam na coś ładniejszego, żeby obejrzeć. No tu on jest widoczny w srebrnym malowaniu. Nie ma zintegrowanych w pełni przewodów. Ma dosyć nisko opuszczoną tutaj rurki podsiodłowe, co daje spory komfort. A jednocześnie, jak to porządne, aluminium jest sztywny. Ma również, zadbano tutaj o niższy opór aerodynamiczny. No i tak się prezentuje KAD 13, czyli prawdopodobnie jedna z najlepszych aluminiowych szos na rynku. Historia tego roweru jest taka, że lat temu 15 powiedzmy te rowery były robione jeszcze w Stanach Zjednoczonych i tamto już w ogóle jakość tego roweru była dopracowana na maksa. Amerykański przemysł przez długie lata słyną z produktów wysokiej jakości i takich po prostu trwałych, ja mówię o przemysłowych produktach, nie mam tu na myśli jakichś najtańszych samochodów. I takim produktem kiedyś był Cannondale, a ten model kontynuuje tą tradycję, akurat w tej marce. I aluminiowy synaps na koniec. Weźmiemy sobie również jakiś przystępny cenowo rower za 8300 zł. Wygląda, jak widzicie, dużo prościej od tego Kada. Szkoda, że tutaj jeszcze Cannondale mógłby dołożyć do tej swojej strony wagi tych rowerów. Wyposażenie tutaj tego konkretnie modelu to Shimano 105 zmiksowane z produktami TRP jeśli chodzi o hamulce aktywowane linką jak widzicie w opisie. I jest to rower Endurance w wersji aluminiowej w takiej bardziej podstawowej. To widać też po cenie widać po kształcie. Mimo, że jest to rower enduranceowy, to te rurki ma pociągnięte wyżej. Znakiem tego cała konstrukcja musiała być trochę mniej sztywna, skoro takie zastosowanie nie upośledza jej właściwości. Niemniej jednak, to aluminiowe rowery dobrej jakości, a ja jeździłem dobrej jakości rowerem aluminiowym, miałem okazję na tym jeździć. Po wielu, wielu, wielu latach przerwy, nie wiem, po 8 latach przerwy, aluminiowym rowerem, na którym jeździłem, był Giant Revolt w momencie jego światowej premiery, i naprawdę byłem zaskoczony. Tutaj to, to, to nie jest jakaś przepaść, tak jak była kiedyś. I aluminiowe rowery, spokojnie możecie również rozważać przy swoich decyzjach zakupowych. Jeśli to ma być najtańszy karbon, to może warto zerknąć w stronę takich lepszych wypasionych rowerów aluminiowych. Nie tylko Cannondale ma je w ofercie, jeszcze na koniec podkreślę. Dziękuję Wam bardzo za, dzisiejszą, za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Niedługo, 14, wybieram się z chłopakami tutaj z Road Racing na, z kilkoma na Majorkę. Także myślę, że i stamtąd jakieś vlogi yy, wlecą. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hej!